Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na wtorkowym śniadaniu z RODO, na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj z drobnym poślizgiem wystartowaliśmy ze względu na problemy techniczne. W dniu dzisiejszym mamy tylko 4 pytania, ale wydaje mi się, że dosyć ciekawe. Pierwsze pytanie związane z planami, z pracowniczymi planami kapitałowymi i rzeczywiście ten temat coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju pytaniach, jeżeli chodzi o związek PPK z RODO. A pozostałe rzeczywiście to pytanie dotyczące kary, jaka została nałożona na szkołę w Gdańsku. No i dwa tematy, które cały czas się poruszają. Rzeczywiście ostatnio temat sprzedaży baz danych znowu jest w modzie. Maile przychodzą rzeczywiście, żeby można było dokonywać zakupów tych baz danych. Oczywiście same aktywne lidy, bardzo dobra cena i miliony oczywiście danych. Ostatnie pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych, dokładnie wizerunku w odniesieniu czy to do ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, czy też do RODO. Pytanie pierwsze. Czy należy podjąć jakieś działania w związku z PPK? Oczywiście artykuł 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wyraźnie określa przedmiot ustawy, czyli gromadzenie środków na pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK, finansowanie i wykonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ale o tym oczywiście Państwo doskonale wiecie, więc w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Przejdźmy zatem do pewnych ustaleń, które w związku z ustawą zostały poczynione. Przede wszystkim można było powiedzieć, że PPK są prowadzone przez instytucję finansową na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawierane przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracowników. Zatem jednoznacznie ustawa wskazuje administratora danych, którym będzie instytucja finansowa. I takie stanowisko również potwierdza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ciekawe, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał również proces przetwarzania danych na potrzeby PPK jako proces, który winien zostać wprowadzony do rejestru czynności przetwarzania. I co ciekawe, oczywiście dla wszystkich naszych klientów ten rejestr rejestr czynności przetwarzania będzie uzupełniony o wpis dotyczący PPK. Co ciekawe, również jako podstawę prawną Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazał, że jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy. Zatem, co ciekawe, pracodawca nie jest administratorem danych w związku z procesem PPK, bo administratorem danych, jak wcześniej powiedzieliśmy, jest instytucja finansowa. Niemniej jednak przetwarzanie danych na potrzeby PPK, następnie ich udostępnienie instytucji finansowej występuje w trybie artykułu 6 ust. 1 litera C, czyli realizując obowiązek prawny, pracodawca dane te przekazuje. Warto zatem pamiętać, że żadna umowa powierzenia przetwarzania danych nie jest potrzebna między pracodawcą a instytucją finansową, ponieważ następuje tutaj przetwarzanie w formie udostępniania. Udostępniamy dane naszych pracowników, a nie powierzamy do przetwarzania. I to jest chyba najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o PPK w związku z RODO. Natomiast, żeby podsumować te informacje, które dotyczą ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w związku z RODO, bo rzeczywiście nie możemy zapomnieć, że nowe przepisy prawa wprowadzają i zobowiązują nas jako administratorów danych do podejmowania nowych czynności, nowych czy to oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych, czy też analizy ryzyka. Zatem pozwolę sobie podsumować to w 4 najważniejszych punktach. Po pierwsze, oczywiście wprowadzamy proces PPK do rejestru czynności przetwarzania, czyli do tego rejestru, który jest prowadzony na podstawie artykułu 30 ust. 1 RODO. I tak jak wspominałem już wcześniej, dla wszystkich naszych klientów proces PPK będzie uzupełniony w rejestrze czynności przetwarzania, zatem automatycznie jakby osoby, które będą przetwarzały dane osobowe w zbiorach dotyczących zatrudnienia, będą posiadały automatycznie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w procesie PPK. Myślę, że to jest rozwiązanie
najwygodniejsze i rodzące najmniej problemów. Zatem powiążemy tutaj upoważnienia nadane do zbiorów z procesami już obecnymi i dodamy tylko ten właśnie proces PPK, tak abyście Państwo nie musieli generować dodatkowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, bo one de facto będą w naszym rozumieniu dalej dotyczyły tego samego zbioru danych osobowych, bo przecież dane osobowe, które przetwarzamy na potrzeby PPK, rzeczywiście w większości albo prawie wszystkie posiadamy w dokumentacji pracowniczej. Jeżeli oczywiście takich dokumentów byśmy nie posiadali, takich informacji, jak chociażby numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, no to nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać je od pracownika w trybie artykułu kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli mam inną podstawę prawną, która wymaga otrzymania danych osobowych, aniżeli te wymienione w artykule 22 z indeksem pierwszym, to możemy oczywiście na wniosek pracownika te dane przetwarzać. Ale jeżeli pracownik nie będzie posiadał ani numeru telefonu komórkowego, ani adresu mailowego, to oczywiście ustawa o PPK wyraźnie wskazuje, że taka możliwość również istnieje i nie możemy zobowiązywać pracownika do posiadania telefonu czy też adresu mailowego. Wtedy te wszystkie informacje instytucja finansowa będzie przekazywała w formie papierowej. Czyli pierwszy proces PPK wprowadzamy do RCP. Punkt drugi, pamiętając o tym, że wiąże się to z wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, przed rozpoczęciem przetwarzania w tym procesie należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, czyli te sławetne DPIA. Natomiast jeżeli już przetwarzamy dane w procesie PPK, w tej sytuacji pozostaje nam przeprowadzenie analizy ryzyka. Oczywiście, jeżeli będziemy jakiekolwiek wątpliwości mieli, albo to ryzyko oszacujemy jako bardzo, bardzo wysokie, no to przysługują nam konsultacje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Punkt trzeci. Wprowadzenie do wykazu zbiorów nowego wpisu dotyczącego PPK wraz z właściwym ustaleniem okresu przechowywania danych. 5 lat lub wskazanie okresu tożsamego z przechowaniem dokumentacji pracowniczej. Co ciekawsze, Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że przechowywanie danych osobowych dotyczących PPK powinno, ta cezura czasowa powinna wynosić 10 lat. Natomiast nie bardzo to jest jakby związane bezpośrednio z przepisem prawa i tutaj analizując bezpośrednio zapisy ustawy o PPK, te 5 lat byłoby rzeczywiście takim miarodajnym i wystarczającym okresem przechowywania. Zobaczymy, jak praktyka pokaże, czy rzeczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych utrzyma tą klasyfikację 10-letnią. Wówczas wychodząc z założenia, że organ nadzorczy wie lepiej, powinniśmy przyjąć oczywiście ten 10-letni okres przechowywania danych osobowych. No i punkt czwarty. Zaktualizowanie klauzuli informacyjnej, tej wynikającej z artykułu 13 ust. 1 2 RODO dla pracowników. Pamiętajcie Państwo, przygotowywaliśmy dla Państwa różne klauzule informacyjne, czy to w procesie rekrutacji, czy też dla pracowników. Oczywiście przy samym zatrudnieniu nigdy nie był poruszany kontekst PPK, natomiast Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że rzeczywiście powinniśmy pamiętać o tym, żeby informacja o nowej kategorii odbiorcy, czyli o instytucji finansowej i ewentualnie o tym nowym okresie przechowywania pojawiła się w klauzuli informacyjnej. Zatem, jeżeli Państwo nie posiadacie w klauzuli informacyjnej takiego zapisu, to bardzo prosimy o kontakt, uzupełnimy, zaktualizujemy tą klauzulę informacyjną tak, aby była ona zgodna z tymi wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytanie drugie, to właśnie takie ciekawe, medialne, za co otrzymała karę szkoła w Gdańsku. Rzeczywiście temat świeży, 5 dni temu pojawiła się ta informacja na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oczywiście dudniły media o tym, informacja pojawiła się również w telewizji, ale Twitter, Facebook, wszyscy przekazywali tę informację, ponieważ no, jest to pierwsza szkoła, która otrzymała karę, chociaż trzeba przyznać szczerze, że kara tak naprawdę za odcisk, za zbieranie odcisków palców uczniów, no, jest czymś bardzo nowoczesnym, jeżeli chodzi o nasz kraj. Zatem trzeba przyznać, że ciekawe rozwiązanie. Po analizie całej sytuacji, no, można byłoby stwierdzić, że kara 20 tysięcy złotych, no to jest dosyć wysoka kara. Jeżeli chodzi o placówkę oświatową, to rzeczywiście no, w żadnym z paragrafów nie ma oczywiście żadnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na kary administracyjne, zatem
no to nie jest to sytuacja prosta dla jednostki, dla placówki. Natomiast analizując zapisy decyzji administracyjnej, trzeba przyznać, że rodzą się pewne wątpliwości. Po pierwsze, chodziło oczywiście o stołówkę szkolną, chodziło o możliwość odbierania obiadów przez dzieci po przyłożeniu palca do czytnika. Te dzieci, które nie miały tej możliwości, czyli których rodzice nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych biometrycznych, musiały ustawiać się na końcu kolejki, wtedy dopiero mogły zjeść obiad. No i tutaj rzeczywiście też wskazał Urząd Ochrony Danych Osobowych na nierówne traktowanie osób ze względu na brak wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co ciekawe, oczywiście w uzasadnieniu Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że nie było podstawy prawnej, dla której te dane biometryczne były przetwarzane. I znowu nie do końca można się z tym zgodzić. Dlaczego? Otóż, szanowni państwo, szkoła wyszła z założenia, że posiada zgodę 680 opiekunów prawnych, czy też faktycznych, czyli rodziców, czy opiekunów prawnych, i uważała, że jest to wystarczająca przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych. Co ciekawsze, szkoła broniła się, twierdząc, że to nie są dane biometryczne, albowiem chodziło tylko o zebranie charakterystycznych punktów linii papilarnych, a nie odwzorowywania całych linii papilarnych w skali 1:1. Czyli na podstawie kilku charakterystycznych punktów wiązano dopiero te dane z danymi osobowymi ucznia, z jego imieniem, nazwiskiem, klasą, no i faktem, czy rzeczywiście obiady zostały wykupione, czy też nie. Oprócz nałożenia oczywiście samej kary, Urząd Ochrony Danych Osobowych nakazał usunięcie danych osobowych. Co ciekawe, no, samą treść decyzji możecie państwo zobaczyć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ona jest oficjalnie oczywiście publikowana. Co ciekawe, w uzasadnieniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych, rzeczywiście, jeżeli się dobrze wczytamy, znajdziemy wskazanie, że... Zaraz państwu... O, tutaj. Znajdziemy wskazanie, że podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci w związku z organizowaniem stołówki przez szkołę jest prawo oświatowe. Dokładnie chodziło o artykuł 106 ustawy prawa oświatowego. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. I tutaj Urząd Ochrony Danych Osobowych znalazł przesłankę legalności przetwarzania danych. Tutaj urząd wskazał, że tą podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 litera E, czyli generalnie realizowanie zadania w interesie publicznym, czy też wykonywanie władzy publicznej, jakkolwiek to wybierzemy, co będzie bardziej adekwatne. I to jest jedyna według Urzędu Ochrony Danych Osobowych przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych. Zatem odbieranie zgody było niepotrzebne, ponieważ nie stanowiło przesłanki legalności przetwarzania zgodne z prawem akurat w tym kontekście, ponieważ istniała inna przesłanka obowiązywania tego przepisu, a ta przesłanka nie wskazuje na to, aby przetwarzać dane wrażliwe. No, stwierdza się, że przecież odciski linii papilarnych to są dane wrażliwe, tym bardziej oczywiście służące do przetwarzania automatycznego, czyli w systemie informatycznym, a takowy przecież system był połączony, oprócz tego, że dokonywano pewnej weryfikacji ucznia, to oczywiście łączono go z systemem, który podawał informacje o opłaceniu bądź nie obiadów. I tutaj chyba tkwi cały szkopuł tej sprawy, że przekroczono trochę zasadę minimalizacji. Pamiętajcie państwo, zasada minimalizacji, czyli zbieranie tylko tych danych osobowych, które są rzeczywiście niezbędne do przetwarzania, do danego celu przetwarzania. No i tutaj chyba trochę zabrakło tej równowagi, tego zdrowego rozsądku. Chociaż z ludzkiego punktu widzenia uznać trzeba, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Rzeczywiście chyba dosyć szybkie, bo zapewniając tak dużej rzeszy uczniów posiłek, sprawdzanie każdego imiennie trwałoby o wiele dłużej, aniżeli rzeczywiście odczytywanie odcisków palców. No i to tylko chodzi o te kilka punktów.
Zobaczymy, jak dalej sprawa będzie się rozwijała. Oczywiście zapewne szkoła złoży odwołanie. Zobaczymy, jak orzeknie sąd administracyjny w tej sprawie. Na pewno poinformuję Państwa, bo jest to, tak jak mówię, dla nas dosyć ciekawe rozwiązanie, ciekawe pytanie. Pytanie trzecie z cyklu moich ulubionych pytań. Czy można kupować bazy danych klientów? No nie można, to jest najprostsza odpowiedź. Nie można, ponieważ nie jest to towar, dane osobowe, nie są towarem, którym można handlować. Wiecie dokładnie Państwo, że artykuł 6 ustawy, przepraszam, ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych wskazuje na przesłanki legalności przetwarzania. Nie ma tam przesłanki legalności w postaci umowy kupna. Zatem tak naprawdę to już wskazuje na pewien problem z legalnością przetwarzania danych osobowych. W przypadku, kiedy mamy takie sytuacje, że chcemy wykorzystać czyjś potencjał w posiadanych klientów, no bardzo często robią to duże firmy, które zlecają mniejszym firmom wykonywanie, wysyłanie marketingu bezpośredniego w postaci maili, to rzeczywiście można powiedzieć, że wtedy administratorem danych jest ten podmiot, który dokonuje wysyłki maili, a my jako zleceniodawca jedynie możemy, może nawet nie do końca, ale w ramach kontrolnych stajemy się podmiotem przetwarzającym, czyli rzeczywiście możemy otrzymać informacje o tych klientach w ramach łączącej nas umowy dotyczącej właśnie tych akcji marketingowych. Wtedy rzeczywiście tak. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że to będzie zalegalizowanie korzystania z czyjejś bazy danych, no ale oczywiście administrator danych tej bazy musi spełnić określone wymogi wobec osób, których dane dotyczą. Chociażby wskazanie kategorii odbiorców w informacji, czy w tej klauzuli informacyjnej, o której mowa w artykule 13 ustęp 1 i 2 RODO. Zatem nie dajmy się nabrać, szczególnie tutaj zwracam się do Państwa, do przedsiębiorców prywatnych, którzy no, chcieliby skorzystać z takiej gotowej bazy, żeby móc wypromować swoje towary czy usługi. Niestety nie jest to zgodne z prawem i możemy narazić się na skargi kierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że łamiemy może nie tyle samo RODO, co rzeczywiście dodatkowo ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo prawo telekomunikacyjne. I tu też należy o tym pamiętać, że niektórzy, i to aż z przykrością muszę powiedzieć, że akurat przykład, który Państwu pokazuję, dotyczy firmy, która zajmuje się ochroną danych osobowych. Oczywiście ich nota prawna jest bardzo zmyślna, bardzo pomysłowa i na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje się, że przesłany mail gwarantuje bezpośrednio zgodność przetwarzania w trybie artykułu 6. Nic bardziej mylnego, Szanowni Państwo. Pamiętacie może nasze szkolenie dotyczące marketingu bezpośredniego a RODO, w którym wskazywaliśmy, że rzeczywiście marketing bezpośredni wobec naszych klientów, już tych, których posiadamy, mówiąc najprościej, tych, wobec których, z którymi mamy zawartą umowę sprzedaży, którym coś, mówiąc najprościej, sprzedaliśmy, wyfakturowaliśmy, mamy i w naszym systemie sprzedaży. Tacy nasi klienci rzeczywiście w ramach marketingu bezpośredniego mogą być przez nas dalej nagabywani, zapraszani do zakupu, możemy im wysyłać oferty promocyjne, karty rabatowe i tak dalej, jak najbardziej. Natomiast pytanie jest inne, czy zbierając dane z ogólnych baz danych, na przykład CIDG, czy możemy rzeczywiście twierdzić, że jest to nasz interes prawny? Te rejestry, o których mówimy, chociażby CIDG czy KRS, nie służą tak naprawdę tam dane umieszczone, dane osobowe czy dane kontaktowe w postaci adresu mailowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Te dane osobowe, które tam są umieszczone, nie służą temu, aby firmy wysyłały swoje oferty handlowe. Te rejestry służą potwierdzeniu, że mamy do czynienia z istniejącym podmiotem prawnym, z istniejącym przedsiębiorcą, z istniejącą spółką i ewentualnie, czy podpisując umowę, jest ona ważna, ponieważ reprezentuje ją właściwie umocowany pełnomocnik, członek zarządu, czy wymagana jest inna reprezentacja. To po to są te właśnie rejestry.
jeżeli chodzi o KRS, to co powiedziałem o spółkach CDG, jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, już mówiąc tak najprościej. Zatem to jest podstawowy cel istnienia tych rejestrów i nie wydaje mi się, żeby można było w ten sposób skonstruować sobie klauzulę informacyjną, która wskazuje, że jeżeli nie udzieliście Państwo zgody na maila, proszę o przeczytanie poniższej noty prawnej i w cudzysłowie można byłoby doczytać i co nam zrobicie. Tak, no rzeczywiście, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to niewiele Państwo im zrobicie, ponieważ oni na pewno są bardziej doświadczeni, mają większą wiedzę, jeżeli chodzi o prawo ochrony danych osobowych. Natomiast jeżeli chodzi o dwa pozostałe przepisy, które pozwoliłem sobie przywołać, czyli ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa prawo telekomunikacyjne, wyraźnie zakazują stosowania tego typu rozwiązań. Samo RODO nie może tutaj wyłączyć zakazów spoczywających na przedsiębiorcy z mocy innego przepisu prawa. Zatem sugeruję, aby takich maili nie wysyłać, takie klauzule informacyjne są niewłaściwe, nie powinniśmy w ten sposób przesyłać informacji handlowych. To, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy na naszym spotkaniu właśnie poświęconym wyłącznie tematowi marketingu, wskazywaliśmy, najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty handlowej. To nam rzeczywiście gwarantuje, że przetwarzamy te dane zgodnie z prawem i nikt nie powinien mieć do nas w związku z tym pretensji. I ostatnie nasze czwarte pytanie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku z ustawy o prawach autorskich czy RODO? Artykuł 81 ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych wyraźnie wskazuje, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Oczywiście mamy tutaj przesłankę wykluczającą uzyskanie takiej zgody, czyli zapłatę za pozowanie, no ale najczęściej w tych przypadkach, chyba o których mówimy, no to nie ma tak naprawdę mowy o zapłacie za pozowanie. Jeżeli mowa byłaby o zapłacie za pozowanie, doszłoby zapewne do zawarcia umowy dotyczącej wykorzystania wizerunku. Ale załóżmy, że pytanie dotyczy placówki oświatowej. No i chcemy wykorzystać wizerunek naszych uczniów, czy to w mediach społecznościowych, czy to na stronie internetowej placówki. W tym wypadku rzeczywiście nie możemy mówić, że uczniowie dostaną zapłatę za pozowanie, no chyba, że taka szkoła takie wynagrodzenie ustali i zapłaci. Wtedy nie ma jakby najmniejszego problemu. Natomiast nie możemy też powiedzieć, że w tej sytuacji, w sytuacji takiej placówki oświatowej, zdjęcia mogą, czy ten wizerunek nie wymaga zezwolenia, ze względu na to, że to są osoby powszechnie znane. Tak moglibyśmy powiedzieć rzeczywiście o osobach, które pracują w placówce oświatowej, o dyrektorze, o nauczycielach. No tak, tutaj moglibyśmy powiedzieć, że jako funkcjonariusze publiczni rzeczywiście wykonują swoje funkcje zawodowe, jak najbardziej od nich tego zezwolenia mieć nie musimy. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów, no to już ta przesłanka raczej nie może mieć miejsca. No i punkt drugi, który aż kusi się, żeby miał zastosowanie, ale niestety też takiego zastosowania mieć nie będzie, ponieważ te imprezy szkolne, konkursy, akademie, wszelkiego rodzaju apele na zakończenie czy na rozpoczęcie nie są w rozumieniu prawa ani zgromadzeniem, tym bardziej krajobrazem, nie są też imprezą publiczną. Zatem za każdym razem powinniśmy zadbać o to, żeby rzeczywiście tą zgodę, to zezwolenie otrzymać. Co mówi samo RODO? Samo RODO, pamiętajcie Państwo, że w artykule 4 w punkcie 1 wskazuje, że wizerunek będzie rzeczywiście zbiorem czynników określających fizyczną czy też fizjologiczną tożsamość osoby fizycznej. Można byłoby pokusić się dalej i stwierdzić, że wizerunek twarzy to rzeczywiście również dane biometryczne. Zatem gdybyśmy korzystali z programu komputerowego, który potrafiłby analizować wykonane zdjęcia i na tej podstawie przypisywać określone meta-tagi do tych zdjęć, czyli na przykład rozpoznawać osoby, załóżmy z 1000 zdjęć, taki program potrafiłby filtrować zdjęcia i nadawać im odpowiednie właśnie meta-tagi, na których zdjęciach jest dyrektor, na których jest któryś nauczyciel z imienia, nazwiska, to wtedy mówilibyśmy już również o danych biometrycznych ze względu na wizerunek twarzy.
Także zobaczcie Państwo, jak to jest płynne i rzeczywiście w niektórych sytuacjach ciężkie do jednoznacznego określenia, z czym mamy do czynienia, czy z danymi osobowymi zwykłymi, czy z danymi biometrycznymi, czy z kolei z czystym wizerunkiem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli chodzi o artykuł 6 ustęp 1, warto zwrócić uwagę, że tą przesłanką legalności będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zatem patrząc na wizerunek jako na dane osobowe zwykłe, nazwijmy je tak najprościej, to rzeczywiście dodatkowa zgoda będzie wymagana. Chyba że, tak jak wspomniałem, mamy umowę o wykorzystanie wizerunku i wtedy możemy rzeczywiście stwierdzić, że tą przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych nie będzie zgoda, a będzie wykonanie umowy dotyczącej rozpowszechniania czy też wykorzystania wizerunku. Dlatego w tej sytuacji, Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną z najważniejszych spraw związanych ze stosowaniem przepisów RODO w odniesieniu do innych przepisów szczególnych. Musimy wyraźnie wyłączyć oddzielnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czyli wizerunku, ze względu na przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a jednocześnie oddzielnym zdaniem wskazać na zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w związku z statutową działalnością placówki oświatowej. Byłoby to najrozsądniejsze rozwiązanie. Zatem odpowiedź jest taka, że powinniśmy mieć zgodę zarówno, gdzie podstawą prawną będzie RODO, jak i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I to już było ostatnie nasze pytanie. Jeżeli oczywiście macie Państwo jakieś dodatkowe pytania, to już włączam tryb zadawania pytań. Także pozostaje do Państwa dyspozycji. Jednocześnie, jeżeli pytań nie będzie, to również zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych nowych kanałów komunikacji. Jeden to jest oczywiście kanał na YouTubie, gdzie umieszczamy zarówno nasze śniadania, nasze spotkania, ale i również podcasty, chociażby podcast narodowy oraz oczywiście słuchania w dowolnych aplikacjach naszych podcastów. Podcast narodowy, czyli dotyczący bezpośrednio ochrony danych osobowych w związku ze stosowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia. Zapraszam również do podcastu Siostra Archeo, gdzie omawiamy kwestie dotyczące szeroko pojętej archiwistyki. No i oczywiście dla tych z Państwa, którzy są zmuszeni przez ustawę o finansach publicznych do stosowania kontroli zarządczej, do prowadzenia analizy ryzyka, do prowadzenia planu działalności, do przygotowania sprawozdań, do prowadzenia rejestrów czynników ryzyka. Również zapraszamy do zapoznania się z tym podcastem. Pytań nie widzę, pytań nie słyszę, zatem dzisiejsze spotkanie dosyć krótkie, trochę opóźnione, ale jednocześnie mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć satysfakcjonująco na Państwa pytania. Zapraszam również na jutrzejsze spotkanie, które miało być poświęcone sprawom czy w ogóle kwestii IT, czyli czystej informatyki w odniesieniu do RODO, ale ze względu na coraz liczniejsze pytania dotyczące koronawirusa w związku z RODO, czy z ochroną danych osobowych. Jutrzejszy temat zostanie przełożony, natomiast zajmiemy się, poświęcimy oddzielne spotkanie na właśnie omówienie podstawowych kwestii dotyczących zasad ochrony danych osobowych w dobie tzw. specustawy, no i oczywiście pozostałych kwestii dotyczących koronawirusa. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.